rezerwat znajduje się w pobliżu miejscowości Staw, gmina Chełm. Jest najstarszym rezerwatem w powiecie chełmskim, ponieważ został utworzony już w 1956 roku. Zajmuje wierzchniową część Góry Czubatki, jednego ze wzgórz tworzących Pagóry Chełmskie. Podłoże z węglanu wapnia oraz położenie na oświetlonym zboczu przyczyniły się do zachowania w tym miejscu płatu roślinności stepowej. Środkowa część rezerwatu pokryta jest przez głębokie, nawet 1,5-metrowe leje, co do pozostałości po niemieckich pociskach artyleryjskich. W czasie II wojny światowej obszar Stawskiej Góry był poligonem armii hitlerowskiej. Zniszczona struktura gleby uchroniła to miejsce przed zaoraniem dokonywanym masowo pod koniec lat 40. na terenach ugorów i nieużytków rolnych. Na niewielkiej powierzchni 4 hektarów, jaką zajmuje rezerwat, stwierdzono występowanie aż 216 gatunków roślin naczyniowych. Wśród nich 30 należy do gatunków rzadkich, w tym 6 objętych jest ochroną ścisłą. Są to 9 siłb popłocholistny, miłek wiosenny, zawilec wielookwiatowy, orlik pospolity i wiśniak karłowata. Wiśnia karłowata, 9 siłb popłocholistny i starzec cienisty należą do gatunków zagrożonych wyginięciem i wpisane zostały do Polskiej Czerwonej Księgi Roślin. Zwierzęta bezkręgowe rezerwatu reprezentowane są przez wiele gatunków rzadkich, znanych w Polsce z bardzo niewielu stanowisk lub wręcz nigdzie dotychczas nie notowanych. Dotyczy to zwłaszcza motyli, których łącznie stwierdzono w rezerwacie 331 gatunków. Spośród wszystkich występujących na terenie rezerwatu gatunków owadów, 5 należy do gatunków chronionych, a 27 do gatunków rzadkich wpisanych na czerwoną listę zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce.